Rozmowa dnia. A naszym gościem jest Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dzisiaj naszych słuchaczy w sygnałach dnia pytamy o to, co powinien każdy facet. To co powinien? No to jakiś szczególny dzień, tak? Każdy jest szczególny dla facetów. No, wydaje mi się, że powinien śmiało patrzeć w życie, działać z przekonaniem, zdecydowaniem, ale i odpowiedzialnością. A czy prawdziwy mężczyzna powinien pomóc swoim kolegom, jeżeli uważa, że w sposób nieprawidłowy trafili do więzienia? No, odpowiedzialność polega na tym, żeby działać w sposób, który da się wytłumaczyć, który jest po prostu dobry. Nawiązuje pan do... No, przeszedłem gładko do tematów bieżących, tak. Jeżeli chodzi o sprawę panów Wąsika i Kamińskiego i tę wczorajszą procedurę, którą uruchomił pan prezydent dotyczącą ułaskawienia, no to trzeba sobie powiedzieć, że w tej sprawie no, powinno obowiązywać prawo i mamy w tej sprawie już dobre rezultaty konsekwentnego trzymania się prawa. Jeszcze kilka dni temu pan prezydent negował przecież wyrok Sądu Najwyższego, który stwierdzał, że poprzednie ułaskawienie było nieskuteczne. Teraz, kiedy konsekwentnie realizowane jest prawo i panowie trafili do aresztu i ostatecznie do więzienia, pan prezydent po 2 dniach w ramach tej solidarności z kolegami partyjnymi jednak uznał, że ten wyrok jest prawomocny, uruchamiając procedurę ułaskawienia, więc... Ale dalej nie wszystko jest tutaj jasne, dlatego że pan prezydent mówi, że dalej ci politycy pozostają posłami, bo w mocy jest jego ułaskawienie z 2015 roku. Czy kiedy spodziewa się pan minister, że znów będzie pracował wspólnie z Maciejem Wąsikiem i Mariuszem Kamińskim w pracach w parlamencie? Jest wiele niekonsekwencji w tej wypowiedzi pana prezydenta, bo przecież mówi, że poprzednie ułaskawienie jest skuteczne i panowie są posłami, a jednocześnie uruchamia nowe postępowanie w zakresie ułaskawienia. Więc ja bym to podsumował w ten sposób, że mamy już znaczący postęp w tej chwili w zakresie wychodzenia z zamieszania prawnego czy chaosu prawnego wywołanego przez tak naprawdę, które jest skutkiem 8-letnich rządów PiS-u i trzymanie się konsekwentnie litery prawa przyniesie nam dobre rezultaty. Jeżeli chodzi o ten wniosek i oczekiwanie skierowane do prokuratora generalnego, pan prezydent oczekuje, że prokurator generalny natychmiast wstrzyma wykonanie kary, czy zarządzi przerwę w wykonaniu kary, to tę sprawę regulują bardzo precyzyjnie. A ile ta procedura może trwać? Od kilku dni do kilku miesięcy, dlatego że prokurator generalny ma prawo zasięgnąć opinii sądu w tej sprawie, który wydawał wyrok. Sąd ma na to 2 miesiące, więc tak jak powiadam, może to trwać kilka dni, kilka miesięcy, ale z całą pewnością, niezależnie od tego, kto się będzie wypowiadał, czy sam prokurator generalny, czy zasięgnie jeszcze opinii sądu i ile będzie to trwało, to te opinie muszą być wyrażane w granicach prawa, na podstawie prawa. I w tym zakresie mamy przepis prawa, który mówi, że z uwagi na szczególnie ważne powody, a w szczególności, gdy na krótki okres pozostający do odbycia kary, czyli ustawodawca mówi tak, że przesłanką muszą być szczególnie ważne powody, a jedną z nich jest krótki okres pozostający do odbycia kary, a przecież z 2-letniego wyroku panowie odsiedzieli zaledwie 2 dni, więc tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której ten wyrok jest w zasadzie cały jeszcze do wykonania. I więc nie ma przesłanek prawnych w moim przekonaniu. I jeszcze raz mówię, bo rozpoczęły się wczoraj takie wypowiedzi, czy rozpoczął się jakiś plebiscyt taki społeczny, czy prokurator generalny powinien zawiesić, znaczy wstrzymać wykonanie kary, czy nie powinien. Ja przestrzegam przed takim działaniem. Jedynie postępowanie w zgodzie z przepisami prawa przyniesie dobre rezultaty. Jeżeli zrobimy plebiscyt w tej sprawie, głosowanie jakieś, to będzie źle. Pan minister wspomniał o chaosie, ale jest możliwe, że ten się nie skończy, dlatego że pan prezydent powiedział, że Sejm bez Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego jest niekompletny, a więc te wszystkie ustawy, nad którymi będzie pracował parlament, można uznać za niebyłe. To czy rząd jest przygotowany na taki scenariusz, w którym prezydent będzie wetował wszystkie ustawy, skieruje budżet do Trybunału, dlatego że właśnie uzna, że powstały w nieprawidłowy sposób? Tak chyba nie powiedział, to znaczy... Podobno podczas spotkania z marszałkiem Sejmu taka sugestia miała się pojawić. Byłaby to wypowiedź nieuprawniona, mówiąc delikatnie, dlatego że myśmy mieli już w historii naszego parlamentaryzmu ostatnich lat przypadki, kiedy posłowie nie mogli wykonywać bezpośrednio swojego mandatu i nikt nie stawiał takiego, nie wyrażał poglądu, że w związku z tym decyzje podejmowane przez Sejm były nieskuteczne. To ten pogląd się nie obroni. Chciałbym, żebyśmy skomentowali to zatrzymanie, które też komentował cały świat. Czy funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa wiedzieli, współpracowali z policją podczas zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w Pałacu Prezydenckim? Ta akcja zatrzymania panów w Pałacu Prezydenckim nastąpiła we współdziałaniu oczywiście służb państwowych, policji i Służby Ochrony Państwa, dlatego że to jest obowiązek wynikający z przepisów prawa. Mało tego, chcę powiedzieć, że policja, przystępując do tej akcji, przypomniała Kancelarii Prezydenta, wezwała Kancelarię Prezydenta do udzielenia pomocy policji w zakresie tego zatrzymania, dlatego że zgodnie z przepisem Kodeksu Karnego Wykonawczego każdy organ, instytucja publiczna jest zobowiązana do udzielenia wsparcia policji, która wykonuje polecenie sądu. W związku z tym cała kancelaria, zaczynając od pana prezydenta i wszystkich urzędników, miała obowiązek prawny wspierania policji w tym zakresie. Chcę powiedzieć, że ta akcja została przeprowadzona w sposób, myślę, też niezwykle korzystny z punktu widzenia pana prezydenta i całej kancelarii, dlatego że przez kilka godzin prezydent, udzielając jakiegoś parasola ochronnego osobom, na których ciążył ten obowiązek stawienia się do aresztu i świadom tego przecież, że policja podjęła czynności zmierzające do zatrzymania tych osób, stawiał się w bardzo trudnej sytuacji. Zatrzymanie tych osób uwolniło pana prezydenta i kancelarię prezydencką z bardzo niezręcznej sytuacji. A czy warszawska komunikacja miejska brała udział w tej akcji? Mówię o tym autobusie, który stanął przed Belwederem. Mnie się historia z tym autobusem bardzo podoba, dlatego że znaczy, że filmy o Bondzie siadają przy tym scenariuszu, że policja, autobus miejski i tak dalej, ale mówiąc jak najbardziej poważnie, policja przeprowadziła skuteczną, sprawną akcję, pokazując, że jest zdolna do dobrego działania. Nie było żadnych zdjęć propagandowego wykorzystywania tej akcji w telewizji rządowej, a już nie ma telewizji rządowej. W związku z tym tak powinna działać policja. Bez uwikłania politycznego wykonać to, co do niej należy na podstawie postanowienia sądu. Tak się stało. Tak jak powiedziałem przed chwilą, mogę to jedynie powtórzyć. Pan prezydent osobiście i cała kancelaria powinna być wdzięczna policji, że zostali uwolnieni z tego dużego kłopotu. A czy prezydent powinien obawiać się o lojalność ochraniającego funkcjonariuszy, jeżeli współpracowali z policją? Jeszcze raz chcę podkreślić, że zarówno pan prezydent, jak i kancelaria, pracownicy Kancelarii Prezydenta, nie tylko funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, mieli obowiązek współdziałania z policją w zakresie zatrzymania tych osób objętych nakazem doprowadzenia do aresztu. Pan prezydent, wszyscy pracownicy kancelarii, funkcjonariusze SOP-u mają ustawowy obowiązek wspierania policji w takich działaniach. Moim gościem jest Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dalsza część naszej rozmowy w mediach społecznościowych, w internecie Radiowej Jedynki. I przechodzimy do dalszej części rozmowy. Tutaj chciałbym się skupić na zmianach, które przyjdą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i w Policji. Zacznijmy od audytów, szczególnie w Komendzie Głównej. Chciałem zapytać o sprawę wybuchu granatnika w Komendzie Głównej. Co więcej wiemy o tej sprawie? Policja znalazła się w poważnym kryzysie wizerunkowym, między innymi poprzez, czy na skutek takich dramatycznych i no, ośmieszających policję zdarzeń, jak ta sprawa z odstrzeleniem, użyciem tego granatnika i spowodowaniem, no, sprowadzeniem tak naprawdę bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia osób przebywających w Komendzie Głównej Policji. W ogóle niewiarygodne, prawda, że policjanci, to policjanci byli sprawcami takiego zagrożenia. Drugi przypadek, i to na najwyższym szczeblu, drugi przypadek to jest to sprowadzenie zagrożenia poprzez śmigłowiec użyty w ramach kampanii wyborczej na pikniku rodzinnym. Oglądaliśmy chyba wszyscy te wstrząsające sceny. W związku z tym ten zakres, ale również no, w szerszym zakresie podjęta została kontrola przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach takiego sporządzenia jednak stanu otwarcia, stanu spraw, które przejęliśmy. A zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie mogą się pojawić? Te kontrole są w trakcie i z uwagi na no, bardzo kontrowersyjne i poważne sprawy, tak jak powiedziałem, w których no, wystąpiło zagrożenie zdrowia i życia. Ja nie wykluczam takiego działania, ale czekamy na ustalenia tej kontroli. Jak chcecie poradzić sobie z problemem brakujących policjantów? Czy w ogóle prawidłowa jest ta liczba, że 13 tysięcy policjantów brakuje w całym kraju? Mamy w granicach 10% wakatów w policji, więc to rzeczywiście jest trochę ponad 10 tysięcy wakatów. I to jest jeden z kłopotów, istotnych kłopotów, problemów w funkcjonowaniu policji, dlatego że no, po prostu brakuje osób do wykonywania zadań i policja w związku z tym mniej efektywnie może pracować, czy inaczej mówiąc, policjanci, pracownicy cywilni policji są bardziej obciążeni niż to powinno mieć miejsce. Tych przyczyn jest wiele odchodzenia policjantów. Są takie krótkookresowe, to właśnie ten spadek wiarygodności, to utrata dobrego imienia i wizerunku przez policję, uwikłanie polityczne, no, cały ten proces nadzwyczajnych jakichś karier wynikających z polityki, tak, z powiązań politycznych. Te krótkoterminowe takie to uwikłanie, to się skończyło po wyborach i tutaj już widać znaczącą zmianę w funkcjonowaniu policji, ale są też przyczyny wynikające ze zmian społecznych w naszym kraju, mniejszego zainteresowania w ogóle wszystkimi służbami państwowymi. To jak to odwrócić w takim razie ten trend? Z całą pewnością te narzędzia poprawy atrakcyjności służby muszą być uruchomione, czyli między innymi podwyżki uposażeń i to robimy. 20% podwyżka dla całej sfery budżetowej, w tym dla służb mundurowych, policji, wszystkich formacji, wszystkich służb w resorcie z całą pewnością poprawi tę sytuację. Tych działań jest wiele. Apelujemy do wszystkich policjantów, którzy są jeszcze zdolni do służby, żeby też wracali. Upraszczamy procedury powrotu do służby. Chcemy sięgnąć do doświadczenia, kompetencji policjantów, którzy służyli kilkanaście, ponad 20 lat i mogą jeszcze przysłużyć się dobrze i samej policji, i krajowi, i w tym zakresie, jak powiadam, upraszczamy procedury powrotu. Tych działań, które będziemy podejmowali, będzie wiele. Też przesunięcie etatów niektórych policyjnych, ucywilnienie, najkrócej mówiąc, tej części działalności policyjnej, które nie wymagają tego, by tę pracę wykonywali policjanci, więc działań takich w długim okresie będzie dosyć dużo. Uruchamiamy je, dlatego że, jak powiedziałem, trzeba zwiększyć stany etatowe, żeby efektywniej policja pracowała. A jakie zmiany powinny zostać wprowadzone po śmierci dwóch policjantów we Wrocławiu, którzy zostali zastrzeleni przez osobę, którą mieli zatrzymać. Na przykład wyposażenie radiowozów, zabezpieczenia policjantów w radiowozach powinny być większe. No, z całą pewnością wyjaśnienie tej sprawy i ustalenie tych przyczyn, które doprowadziły do tej tragicznej śmierci będzie podstawą do działań eliminujących w przyszłości takie przypadki. No, wyciągniemy, najkrócej mówiąc, wnioski z tego, ale tak jak mówiłem już wcześniej, też poprawa, zwiększenie liczebności przyczyni się do tego, że policjanci nie będą tak obciążeni, czy no, tych działań jest, jak powiadam, wiele, również dotyczących wyposażenia, oprócz środków na, również wyposażenia, oprócz środków na zwiększenie wynagrodzeń, uposażeń policyjnych, mamy też na ten rok dużo większe środki finansowe na wyposażenie dla policji, więc w tym zakresie również będziemy działać. To na koniec powiedzmy jeszcze o wczorajszym marszu, manifestacji Prawa i Sprawiedliwości. Pojawiła się astronomiczna rozbieżność, jeżeli chodzi o liczbę uczestników. Od danych podawanych przez ratusze, czyli 35 000, do danych podawanych przez Telewizję Republika 0,5 miliona. To która liczba jest bliższa prawdy? Ja nie mam jakichś innych własnych wyliczeń. Policja nie prowadziła tutaj szacunkowych... To są dane, tak, to są służby zabezpieczające, czyli służby miasta i policji współdziałały w tym zakresie i to są te same dane, 35 do 40 tysięcy uczestników. Ja nie mam jakichś innych własnych danych, więc powiem tak, że to zgromadzenie było liczne, duże, to poza sporem. Odbyło się spokojnie. W państwie demokratycznym zgromadzenie są czymś naturalnym. Istotą demokracji jest wyrażanie własnych poglądów. Największa partia opozycyjna zorganizowała zgromadzenie. Bez przeszkód mogła wyrazić swoje poglądy, manifestować. Była transmisja, z tego co wiem, wszystkie media to transmitowały. Również telewizja publiczna w tej chwili prowadzi transmisję zebrań, manifestacji partii opozycyjnych, więc z punktu widzenia demokracji. Aha, no i było spokojnie, jak powiedziałem. Znaczy o barierki przed Sejmem wnioskowała policja? Tak, i te barierki były tylko na czas manifestacji. Tutaj, już zostały zdjęte. Tutaj przez ten sposób zabezpieczenia pokazaliśmy przecież też, że można przeprowadzić duże zgromadzenie publiczne i wszystko może przebiegać spokojnie, nie ma żadnych problemów. Te barierki były na czas tego zgromadzenia i już ich nie będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Była to rozmowa dnia.